Powiedzmy cześć naszym widzom. Cześć. Cześć widzowie! Przepraszam, za kolegę. Chcesz być Androidem czy iOS? Oczywiście, że Androidem. A już pomyśleliśmy, że filmimy 30 sekund na zabawę Android versus iOS. Raz, dwa. Dobrze, i jak na przykład wygląda u was ściąganie apek? Dużo jak... lepiej, mam tyle kekstów do przyspieszenia downloadingu oraz uploadingu. Mam zhakowane całkowicie wszystkie bandwidthy. Ja nie muszę hakować. Nie, muszę hakować, bo ja mam dużo lepsze. Gram sobie teksty do graf, mam super nową klawę sobie wgrałem, która wygląda identycznie jak w iOSie. Ikonki wyglądają tak jak iOS, mam jeszcze taki niby dock zrobiony pod ikonkami. A nie lepiej kupić iOS, skoro wszystko wygląda jak iOS? iOS jest drogi dla pedałów, no. A ja mam super zajebistego Galaxy Taba, który ma tak. Mam Apple Android Sandwich Cake Ice i mam... baterię mam wymienną przez i mogę wyjąć. Do tego mam USB. A ty nie masz USB w swoim tableciku. No, od Apple. Nie ma w pedalskim białym kolorze. Chyba są. Ale ja nie kupuję, proszę cię, to jest żal. Do tego ja sobie mogę grywać aplikacje z Google Application Store. Czy Google Play. Google Play. I wszystko mogę zmienić. Zmienić tarczy pod zegarkiem wygląd. Ale po co? Mogę mieć różne przeglądarki, a ty możesz mieć tylko tą ch... Safari. Ale po co? I mogę też na przykład... mogę mieć w ogóle dużo lepszy. Daj chociaż jeden taki argument z swojej strony, co mnie zabije. No go, no. No, patrz im w oczy! U mnie po prostu wszystko działa. No działa. Android się łączy z pierwszym tematem. Nie jesteśmy tacy, że robimy skecze nie na temat. Nigdy w życiu. Więc pierwszy temat to... Ale zanim pierwszy temat, to grupa na Facebooku, która brzmi: kobieta najpiękniejsza postać białka, jaka istnieje. Ja nie rozumiem tego z tym białkiem. Ja bym chciał, żeby ktoś, kto się zna na medycynie, mógł mi powiedzieć, czy można w ten sposób kobietę opisywać, czy to ma sens, czy to nie jest tylko pieprzenie romantyku. Ty masz okulary. Brawo! Spoko. I Google też chce zrobić okulary, ale trochę lepsze od tych, co ma Karol. Brawo dla Google'a! Strasznie się cieszę, że raz na jakiś czas pojawia się temat na temat tego, co ktoś kiedyś będzie chciał zrobić, co już mamy koncept, wszystko wymyślone, to już bardzo niedługo wejdzie do rynku i potem jakoś magicznie nikt o tym nie mówi. Ten temat wygasa, uspokaja się, pojawia się coś nowego. Pomysł Google'a całkiem jest dobry, całkiem spoko, tylko że filmów się naoglądali nie jest do wprowadzenia w życie. Zakładacie okulary, które mają taki przeziernikowy podobno wyświetlacz i na tych okularach nakłada wam się obraz na rzeczywisty obraz. Patrzysz na Karola i on ci takie... Co jest zajebistego w okularach? Chodzą na Androidzie. No. Najlepiej. Na przykład idę tak... Mądry człowiek. Jezioro. Lampa. Ja się zgadzam, że jest ten pomysł nie do wprowadzenia. Ale właśnie chodzi o takie głupie pomysły, które kiedyś mogą zostać wykorzystane jako na przykład części do czegoś innego. Jest E3, jest CES, idziesz tam i oni mają te wszystkie prototypy i że już wszystko mamy rozkminione. Ty naciskasz guzik, a robot przeskakuje przez twoje mieszkanie. Wracasz i mieszkanie jest naprawione. Nie chcę żargonem tutaj jechać. Jedno zdanie, pokaż im, że potrafisz. Dajesz, no. Nie, że co? Po prostu chciałem powiedzieć, że te okulary na przykład nie wypalą, bo baterie w tej chwili zajmują za dużo miejsca. Musisz żargonem. Czyli cele w obecnie produkowanych bateriach litowo-jonowych operują zbyt małymi pojemnościami. Ale dobrze, jesteśmy na męskim temacie, więc przeskoczymy do jeszcze bardziej męskiego tematu. Brzuch! Przeskakujemy do brzucha! Stary! Ale stary! A możesz odjechać jeszcze? Brzuchy mamy, jak widać, modelskie. No. Modeliniarskie. I facet składa się z brzucha. I reszty ciała. I z ego. Nie, z brzucha i z reszty ciała. I z ego. I z ego. Więc często się mówi, że mięsień piwny, jako że sama nazwa tak powinna wskazywać, bierze się od piwa. I dzisiaj jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy państwa poinformować o najnowszym odkryciu, które donosi, że to nie zależy od piwa. 3, 2, 1, stop! Oh my god, oh my god, no. Spokojnie, możemy pić piwo, enjoyować się piwem. Dobra, woreczku byśmy zrobili. Tak. Jak tylko skończymy odcinek, Karol. Uff. Bo wiesz, że w jutrzejszym odcinku jest... Jutro 300. Pamiętajcie, żyjcie tym. Wiecie, ile do montowania? Wydaje mi się, że ten mit, że mięsień piwny pochodzi od piwa, powstał w Czechach. I on się bardzo szybko rozprzestrzenił na całą część świata. I piwo, mimo że troszkę tuczy, ale tuczy na całym ciele. Kiedyś ktoś mi mówił, właśnie nie wiem, czy nie Grzegorz, który właśnie maila przysłał, aha, że piwo... To sobie odbierasz maile podczas programu... Że piwo właściwie nie tuczy samo w sobie, a najbardziej tuczącym elementem są przekąski, które są standardowym elementem piwnych posiadówek, czyli siadaj. Piwo, chipsy, piwo, jakiś grill, piwo, nuggetsy, piwo, nachosy i tak dalej, bo to wszystko tłuste jest, albo jakieś paluszki i to wszystko tuczy tak naprawdę, a nie samo piwo. Jakie ty masz żyły w oczach czerwone?
Teraz nie masz. Co się ze mną działo przez ostatnią minutę? Wodek, nie wiem, co się z tobą działo. Gdzie ja byłem? Ty byłeś gdzie indziej. A gdzie ja jestem teraz? Jesteś w szpitalu? Tu oddychaj. Tak. Musieliśmy ci przeszczepić mózg. Ojejku, od kogo? Od Karola. O Jezus. Jak kiedyś się obudzę i powiedzą mi, spokojnie, jesteś w szpitalu, musieliśmy cię przeszczepić mózg. Jak masz na imię? Karol? I w tym momencie... Ale bym się strzelił w łeb. A ja bym był mózgiem, a mózg steruje ręką, więc a ergo, nie strzeliłbym sobie w łeb. Żyłbym w twoim ciele, jakby mi dobrze było cieplutko i włosy bym miał takie... Proszę nie bezcześcić mojego ciała. I wiesz co? I na przykład chodziłbym i ludzie by krzyczeli Włodek, Włodek, a ja bym mówił nie, Karol, wuuu! Szedłbym ulicą i co drugiej dziewczyny mówił, ty fajna jesteś, ty też! Tak nie robię. Nie, nie. Hiperbola, nie? Hiperbola to będzie jutro w 300 odcinku, na który zapraszamy bardzo serdecznie. A ja chciałem zapowiedzieć, że kontynuacja wczorajszej bajki przecież teraz jest. Z Karolem. No to na razie, bądźcie lekkostronniczy. Trzymajcie się. Dzień dobry, witam Państwa. Kontynuacja wczorajszej bajki. Czytanej przez lektora Włodka, któremu ewidentnie nie szło. Panie realizatorze. Druga część bajki. Włodek. Niegrzeczny w szkole. Niegrzeczny w domu. A komu? Siedzę ci. Proszę nic zamknięte oczy. Niegrzeczny w szkole. Niegrzeczny w domu. Dokuczał. Dokuczał nawet jedynej osobie, która musiała z nim tak długo przebywać, jaką zupełnie przypadkiem okazał się Karol. Karol? Karola trafiał przysłowiowy szlak. Szlak? Szlak. A Włodek mu dokuczał na przykład kręcąc z nim filmiki. I wiecie, co zrobił Karol? Pewnego dnia nie wytrzymał. Wstał. Stał i zrobił Włodkowi to, na co zasłużył. Żegnam Państwa.